Witam Was serdecznie, a czynię to słowem zapisanym w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 26 rozdziale 9 wierszu. Bóg mówi, zwrócę się ku Wam, rozplenię Was i rozmnożę oraz umocnię przymierze moje z Wami. Oraz apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale 20 wierszu napisał, obietnice Boże ile ich było, w Jezusie znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Czy nasze obietnice mają pokrycie? Czy można polegać na naszym słowie? Czy też jesteśmy wiarygodni w działaniu? Może nasze słowa po jakimś dłuższym czasie budzą brak zaufania z tego powodu, że nasze słowa rzucane są na wiatr. W naszym potocznym języku panuje takie powiedzenie obiecanki, cacanki, rzucane słowo na wiatr. Czy nasze słowa są plewami, czy dobrymi ziarnami, które zostały zasiane i wyrosły i dały dobry plon? Czy jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy i w tym, co głosimy? Czy jesteśmy wiarygodni, kiedy mówimy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, czy też mówimy to dlatego, żeby po prostu powiedzieć, a Jezus Chrystus jest moim Panem, żeby ktoś się od nas odczepił. Tak dla świętego spokoju. Czy nasze słowa mają pokrycie w działaniu i nasze obietnice są zapewnieniem tego, że coś wykonamy? Jezus Chrystus w obrazie apostoła Pawła jest tym, który spełnia obietnice, a przypieczętowaniem jego obietnic jest słowo tak i amen. A więc daje pokrycie, daje gwarancję tego, że Bóg dał obietnice, które wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Czy nasze głoszenie w Kościele, nas wszystkich, jest wiarygodne? W 100% głosimy z przekonaniem Jezusa Chrystusa? Powinno tak być. Jak jest w rzeczywistości, możemy sami to ocenić. Czy jesteśmy przekonani o tym, że obietnica dana przez Boga wykonała się w Jezusie Chrystusie? Bóg nie rzuca słów na wiatr. Bóg spełnia swoje obietnice. Dlatego też zachęcam Was do tego dzisiaj, abyście się zastanowili, ja również, czy moje słowa mają pokrycie i gwarancję w działaniu. Dobrego dnia, pozostańcie z Bogiem.